godzina na 2023, dzień zagłuszny. To co widzieliście w pierwszym ujęciu, to cmentarz w Ligocinie w Jardowicach. Ja tam był przed chwilą. Zaświecić kartka, czyli znicz pośród. Bardzo ciepło, 16 stopni. I jedziemy są w centrum Ligoty. Tutaj też stanę na cmentarzu. Tutaj są moje starzyki. A myślę, że w najbliższą niedzielę będzie połumia. No to już są prawie Czechowice Gliwice. I tak się zatrzymałem też na drugim cmentarzu w centrum Ligoty, kajmą starzyków pochowanych ze strony mamy oczywiście, a starzyki i wujek ze strony ojca są oczywiście w Połumi. To jest tam między Jastrzębiem a Wodzisławiem, też się tam wybieram. Nie wiem, czy pojadę na kole, czy autem, oby była dobra pogoda, to się może uda na kole. Jak będą takie warunki jak dzisiaj, to jak najbardziej. Słuchajcie, ja mam dzisiaj wolne z kuli tego, że dali nam wolne za 11 listopada, bo to w sobota jest. Tak więc dzień zaduszny mam też wolny. Wszystkich świętych, no nie do końca, że miał wolne. Bo rano już wchodził z roboty z nocki. Jutro na drugą zmianę muszę iść, tak to jest pomieszane trochę w tym tygodniu, no ale ważne, że robota jest, że się pracuje i się zarabia. Dzisiaj tak wspominamy wszystkich tych, co z nami byli, ja też wspominam swoich, każdy wspominam swoich bliskich, dziadków, babcie, ciotki, wujków, a niekiedy może i nawet rodziców. Zresztą w moim przypadku też tak jest. Oczywiście jeśli chodzi o tatę, który nie żyje już 21 lat. I tak się wspomina czasami te różne chwile razem spędzone. Taki no, dzień zaduszny, dzień wszystkich świętych, no to w większości tak jest. We wszystkich świętych nigdy nie ma rajzy. Z wiadomych powodów. No i też wspomina się, jeżeli już jeżdżę na kole, rajdzuję na rowerze, no to wspominamy też wszystkich zmarłych rowerzystów. A w ostatnim czasie dość dużo ich odeszło, bo chorowali na ten cieryński COVID i no niestety też już są po drugiej stronie, także świeć Panie nad ich duszami, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Także wspominamy wszystkich tych, co zginęli na wojnach, na rozmaitych powstaniach, bitwach w obronie naszego kraju, w obronie Śląska, w obronie Rzeczpospolitej Polskiej. Tu szczególnie będziemy to robić 11 listopada. Tutaj ma być specjalna rajza też. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda.
ciepło jest dzisiaj. Taki dzień zadumy, refleksji. Takiego, można powiedzieć, zastanowienia się nad przemijaniem, nad sensem naszego życia. A ja wykorzystuję to też do poprawy swojej kondycji. Cenikierzy nawet we wszystkich świętych realizują, no ale moim zdaniem no jednak to jest trochę przesada już. Ja tylko rozmiar realizuję we wszystkich świętych, kiedy nasi rządzący wpadli na pomysł zamknięcia cmentarzy w czasie tak zwanej pandemii. A tak to zawsze idę po południu na cmentarz, na mszę. A wiadomo, jak to jest, że niekiedy też przy grobie się spotka znajomych, rodzinę, no i się tam podzisto trochę poopowiadam i chałpię oczywiście. Wiadomo, jak to jest, nie? Teraz się tak jakoś dziwnie, ten wiatr jest spokojny. No, Kesie dzisiaj nie zbierą z Cima, chociaż ja po Cimoku też zbierą, no ale nie dzisiaj. Jestem w Goczałkowicach, w Zdroju, przy starym Bahnhofie, ładnie odrestaurowanym, nie będę go wam pokazywać, bo no, niestety jest Cima. Jest tu też parking do rowerów. O, i tu było na wprost przejście przez tory i go nie ma. W związku z tym trzeba jechać tutaj przez ten most, przez park zdrojowy będziemy się kierowali. Tutaj wzdłuż tych torów. Zmodernizowano stacja. Jeszcze nie był na tej zmodernizowanej stacji. Jest droga do rowerów, fajnie to tu wygląda, taki jak w Zabrzeniu podobne. Przejście podziemne z muralami. A tam jest wejście na peruny, jak widzicie. Ale my tam łazić nie będziemy. I mamy przejście i murale są. I słuchajcie, chyba widzę, że naprawili błąd. Chyba moja interwencja pomogła. Ja tu widziałem na zdjęciach z tego, chodzi o ten napis tutaj. Obecną przeprawę kolejową na rzece Wiśle, która wyznaczała niegdyś granice państwowe, stanowi most, który po wyburzeniu swojego poprzednika w 2022 roku po 57 latach został wybudowany w śladzie swojej pierwotnej lokalizacji. Słuchajcie, tutaj jest widoczna zmiana w tym tekście. Mianowicie kiedyś było napisane, że to były granice zaborów. Widać, że jest to zamazane. Słuchajcie, napisali granice zaborów pruskiego i austriackiego, co oczywiście było błędem, bo tutaj zaborów nie było.
Także cieszę się, że ktoś to w końcu poprawił. Jednak jest nadzieja w narodzie. Ładnie to tutaj jest zrobione. Super. Cieszymy się, jak się... Gołębie, ptaki. No, elegancko to tu wygląda, naprawdę. Duża salanki, pierwszy sezon operacyjny. Mianna wody, tutaj jest staw. No właśnie, tutaj są dynki. Tutaj mamy o tej kolei wszystko. Wrocław, Gorzałkowice, fajnie te opisane, tu jest zalew Gorzałkowicki chyba na tym. Naprawdę fajnie te murale zrobione. I tu jest stary Banhof, ten, po którego zajechał. Rewelacja. Cieszę się, że ten błąd naprawili. Coś, co tutaj zachwyca. No coś pięknego, słuchajcie. Parking do rowerzystów. Zadaszony. A tam jest parking też do aut. Czyli mamy takie centrum przesiadkowe. No to jest super sprawa dosłownie. Tylko się wchodzi. Dobrze, że ten błąd tam zlikwidowali, a tam było o zaborach, a tutaj zaborów przecież nie było. No to są my już w Łące. Zaś się trochę wiatru zrobiło, ale jest ciepło. Mimo tego, że jest 20:23, oczywiście czasu zimowego, od zachodu idzie deszcz, ale mam nadzieję, że nie dopadnie. Tym bardziej, że wieje wiatr z południa. Tak więc troszkę to przyhamuje tym deszcz chyba, nie? Dobra, nie będę dużo nagrywał, bo tak nic nie widać, bo zima jest, chociaż na mój gust to nawet jest dość jasne. A więc podobno w weekend ma loć, więc zrobiłem dzisiaj taką rajza. Bierze przy kościele i tej Łące. I też cmentarz ładnie oświetlony. No bo wszystkich świętych wczoraj wyszedłem za dużo, więc naprawdę wygląda to klimatycznie. Sam kościół zresztą też. Ten Wiśle Wielki, słuchajcie, trasa rowerowa koło tej drogi, w zasadzie droga rowerowa jest już ukończona, więc bardzo fajnie. Można tu już realizować. No, przed chwilą jechałem przez taką otwartą przestrzeń nad jeziorem Gorzałkowickim. No i dostawałem bardzo mocne podmuchy. Tu widzicie, ktoś ich zrobił niespodziankę i na drodze rowerowej ustawił hasioki. Jeden hasiok, drugi. Bardzo bezpieczne. Jeszcze wiatr go porwie i poleci prosto na tę drogę. Chyba, że jest problem, no to nie porwie. Jedzie jakiś autobus.
Kanek autobusowy tu był. Też, też. Nie pierwsza już. Jest oświetlenie tutaj LED-owe. Myślę, że ładnie wszystko widać. Wiesz, o Kaszynie zbiorą, no bo trochę nie sporo jest, ale trzeba będzie pozbierać. Za niedługo też powrócimy do tematyki polsko-austriackiej granicy. Weź te Kasiowi na trasie rowerowej. Myślę, że to są lampy, to jeszcze mamy troszkę takich górów i dolinów, bo są zjazdy na posesję. Tu wystawione. Ale generalnie rzecz biorąc nie wygląda to najgorzej. No jedynie te krawężniki na tych skrzyżowaniach. To jest nietrafiony pomysł. Jeżdżę na kulatkach, to będzie pewnie na szczęście dla niego dum. Mało co widzicie. A pewnie też źle słychać, bo wie. Ależ dzisiaj duje fest synchalny. Na wieża widokowo w Wiśle Małej. Teraz już prosto na chybie Antek wjechał. Ale że dostał z liścia teraz pysk. Słuchajcie, znalazłem pieszo. On oczywiście nie jest w tym miejscu, w którym ja pokazuję, ale jest pusty logbook, a więc ja będę pierwszy, który się do niego wpisze. Gdzie puste. Fantastyczna sprawa. No to, że jest na Bankhofie we Chybiu. No, to ma być wszystko pozmieniane, bo się szykuje też ta przebudowa. Nie wiadomo kiedy, ale jest plan, że ma być tutaj wstawiany też wiadukt w rejonie tego Bahnhofu. A ja tu przyszedł po kesza, no bo jak żeby inaczej. No ale jeszcze dwa kesze są open caching. Słuchajcie, mamy dokładnie 18 po 22. No to cisnę szepkę z chybie. Teraz jest pytanie. O, to mogę sobie iść do rzadki. Skoro przejazd i tak zawielają, to ja mam czas. Chybie, słuchajcie, powinno mnie już tutaj ścigać deszczem, bo aplikacja pokazuje, że jestem w strefie deszczu. Szczęście nie cedzi. Byłem w Żabce, zatem przez SUP przejechał. Taką miłość wydawczyni zafundował i
jogurta za 3 zł. Niech w końcu żabi kraj, to tam tyle robił zakupy, więc niech kobita mu, niech się cieszy. A za taką miło sprzedam, czyli fajną. Słuchajcie, widziałem film pana Franka z kanału Na Kole po Śląsku. Wyjechał na hołdę boryńską, a więc był w miejscu, kiedy ją znam już od bajtla, bo tam niedaleko był rodzinny dom mojego taty i wujka Romka, oczywiście też w Gogołowej przy ulicy Leśnej. Także bardzo serdecznie pozdrawiam pana Franka. Ja też się muszę tam wybrać na ta hołda. Skoro on wyjechał, to ja też chcę tam wyjechać. W lesie taki grób, zupełnie nie wiem, czyj to grób, może jakiś żołnierz z wojny. W lesie między Chybiem a Landekiem. Tak to wygląda. Tam jest Wiślano trasa rowerowa. Tak, no to ostatniego kesza, że znowu zmierzam ku chałupie. No jest godzina 23, tak, Power Ranger mam na mobilniku, bo jeszcze 30 lat jak ten film puścili, a ja za bajtla i chyba do tej pory, że jest wielkim fanem właśnie czegoś takiego. Mam ten hełm w chałupie nawet. Praktycznie za chałup wygodą, bo wszystkim za fajnie było. Trzymcie się. Do zaś miało nie być keszy, a był. Cześć. No to jak tego dają? Go, go, Power Rangers. Trzymcie się i do zaś.